Andrzej Duda sprawia wrażenie osoby niesamowicie posłusznej Jarosławowi Kaczyńskiemu, który poniekąd zapewnił mu obecną prezydenturę. Jak się okazuje, odczucie to może być złudne. Głowa naszego państwa właśnie zrobiła coś, co prezesa Prawa i Sprawiedliwości może doprowadzić do furii. Andrzej Duda przez długi czas nie był traktowany poważnie. Wiele osób uważało, że mężczyzna jest jedynie marionetką w rękach prezesa Kaczyńskiego, który kieruje prezydentem. Duda postanowił udowodnić wszystkim, że jest inaczej. Głowa państwa właśnie zjednała się z największym wrogiem Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda śmieje się w twarz Kaczyńskiemu. Jerzy Owsiak nie jest zbyt lubianą postacią wśród polskiej prawicy. W konflikt z nim wdała się m.in. Krystyna Pawłowicz, która postanowiła spotkać się z działaczem w sądzie. Inną osobą, która nie lubi Owsiaka, jest sam Jarosław Kaczyński, który zdecydowanie bardziej ostaje przy Caritasie oraz innych fundacjach charytatywnych, które powiązane są z Kościołem. Ze schematu Prawa i Sprawiedliwości wyłamać postanowił się Andrzej Duda, który przez długi czas popierał wszelkie decyzje PiS-u. Teraz mężczyzna zdobył się na gest, którego wiele osób się nie spodziewało. Prezydent przyłączył się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Polityk wystawił na aukcji swoją góralską kurtkę, z której dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na noworodki oraz seniorów. W tej chwili cena kurtki wynosi już ponad 1000 zł, a to dopiero początek licytacji. Agata Duda trzyma stronę Andrzeja. Agata Duda również postanowiła odciąć się od niechęci do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwsza dama, tak samo jak jej mąż, przeznaczyła na licytację swoje ubranie. Kobieta postanowiła zrezygnować z dalszego posiadania sukni od projektantki Eli Piorun. Na serwisie Allegro wystawiona jest aukcja, na której kupić można komplet Agaty Dudy, kremową sukienkę w kwiaty oraz zielony żakiet z paskami. W tej chwili cena zestawy wynosi 1000 zł, ale z całą pewnością wzrośnie. Zachowaniem pary prezydenckiej wzruszeni są internauci, którzy nie spodziewali się takiego gestu. No kto by pomyślał, bardzo ładne zachowanie, państwo Duda. Jak się ma więcej, to trzeba się podzielić. W takich sytuacjach polityczne przekonania powinny zejść na drugi plan. Najważniejsze są te potrzebujące kruszyny oraz starsi ludzie. Oby tak dalej, panie prezydencie. Napisała jedna z internautek.